Clarissa Pinkola Estes Biegnąca z wilkami Rozdział drugi Tropienie intruza Pierwsza inicjacja Sinobrody W każdej pojedynczej istocie ludzkiej tkwi wiele innych istot, wszystkie ze swymi wartościami, motywacjami, rozumem, Niektóre techniki psychologiczne sugerują, że powinniśmy te istoty pochwycić, przeliczyć, nazwać, założyć im cugle, aż zaczną powłóczyć nogami, jak skuci niewolnicy. Ale w ten sposób zatrzymujemy taniec dzikich blasków w oczach kobiety, gasimy żar i strzelające w górę iskry. Zamiast więc niszczyć jej naturalne piękno, trzeba podjąć psychiczny wysiłek, by zbudować dla tych wszystkich istot dziką krainę, gdzie artyści wśród nich będą mogli tworzyć, kochankowie kochać, a uzdrowiciele uzdrawiać. Co jednak zrobić z tymi wewnętrznymi istotami, które są zupełnie rozszalałe i z tymi które dokonują bezmyślnych zniszczeń? Nawet dla nich trzeba przeznaczyć miejsce, ale takie, gdzie będzie je można poskromić. Szczególnie jedno z tych istnień, najbardziej podstępne i fałszywe najpotężniejszy uciekinier w psychice wymaga natychmiastowego rozpoznania i poskromienia. Nazwijmy go naturalnym drapieżcą. Choć przyczyn wielu ludzkich cierpień można się doszukać w zaniedbaniach wychowawczych, w psychice istnieje nieodłączny aspekt kontra naturam, siła przeciwna naturze. Ów aspekt przeciwstawia się elementom pozytywnym, rozwojowi, harmonii, łączności z dziką naturą. Jest to szyderczy i morderczy przeciwnik. Z którym się rodzimy, i który nawet przy najlepszej opiece rodzicielskiej nie ustaje w działaniach, a jego jedynym celem jest zamknięcie wszystkich przejść, zamiana dróg w ślepe uliczki. Ten drapieżny, krwiożerczy władca pojawia się co jakiś czas w snach kobiet. Wdziera się w sam środek ich najwznioślejszych, doniosłych planów. Odrywa kobietę od jej intuicyjnej natury, a kiedy dokona już zniszczeń, zostawia ją niezdolną do uczuć, zbyt słabą, by posuwać życie naprzód. Pomysły i marzenia leżą u jej stóp bez życia. Właśnie o tym opowiada Sinobrody. W Ameryce Północnej najlepiej znana jest wersja francuska i niemiecka. Ja jednak przedkładam na dnie moją wersję literacką, w której splatają się elementy francuskie i słowiańskie, tak jak w historii opowiedzianej mi przez moją ciotkę Ketty, która mieszka w Ciszbrak niedaleko Dąbowaru na Węgrzech. U wiejskich gawędziarek opowieść o Sinobrodym zaczyna się anegdotą o kimś, kto znał kogoś, kto znał kogoś, kto widział przerażające świadectwo zgonu Sinobrodego. Zaczniemy podobnie. W klasztorze w dalekich górach, zakonnice w białych habitach przechowują pukiel włosów z brody. Jak się znalazł w klasztorze, nikt nie wie. Mówią, że to zakonnice pochowały szczątki jego właściciela, bo nikt inny nie ważył się ich dotknąć. Nie wiadomo, po co zakonnice przechowują tą dziwną relikwię, ale jest. Znajoma mojej znajomej widziała ją na własne oczy. Powiada, że broda jest w kolorze indygo. Ciemno niebieska jak ciemny lód na jeziorze, granatowa jak nocne cienie. Broda ta należała niegdyś do człowieka znanego jako Sinobrody, który jak mówią, był upadłym czarownikiem, olbrzymim mężczyzną łasym na kobiety. Powiadają, że zalecał się jednocześnie do trzech sióstr ale jego broda trwożyła je dziwnym niebieskim połyskiem, więc kryły się przed nim, kiedy nadchodził. Próbując je przekonać o swojej łagodności, zaprosił je raz na wycieczkę do lasu. Przybył prowadząc konie, przystrojone dzwoneczkami i czerwonymi wstążkami. Posadził siostry i ich matkę na koniach i odjechali cwałem do lasu. Tam spędzili cudowny dzień, jeżdżąc konno w otoczeniu spory psów. Potem zatrzymali się u stóp ogromnego drzewa, a sinobrody zabawiał panie opowieściami i częstował rozmaitymi przysmakami. Siostry zaczęły myśleć, może ten sinobrody nie jest wcale taki zły? Wróciły do domu rozprawiając, jaki to był niezwykły dzień i jak się świetnie bawiły. Jednak obawy i podejrzenia dwóch starszych siostr niebawem powróciły. Przysięgły sobie, że więcej nie spojrzą na sinobrodego. Tylko najmłodsza myślała, że skoro ktoś może być tak czarujący, to chyba nie jest z gruntu zły. Im dłużej to sobie wmawiała, tym mniej straszliwy jej się wydawał, a jego broda nie była taka niebieska. I kiedy Sinobrody poprosił ją o rękę, przyjęła go. Przemyślała jego oświadczyny i zdawało się jej, że poślubi bardzo wytwornego mężczyznę. Wreszcie się pobrali, a potem odjechali do jego zamku w głębokim lesie. Pewnego dnia przyszedł do niej ze słowami Muszę na jakiś czas wyjechać. Jeśli chcesz, zaproś tu swoją rodzinę. Możecie jeździć konno po lesie, kazać kucharzom przygotować wystawną ucztę. Róbcie, co tylko chcecie. Wszystko, czego dusza zapragnie. Oto pęk klucze. Możesz otwierać wszystkie drzwi i do spiżarni, i tam, gdzie chowam pieniądze. Wszystkie drzwi w zamku. Nie używaj jednak tego malutkiego kluczyka, tego z rzeźbieniem na kółku. Żona odrzekła: Zrobię, jak każesz, bardzo mi się to podoba. Jedź więc, drogi mężu, nie troskaj się o mnie i wracaj prędko. Odjechał, a ona została. Siostry przybyły w odwiedziny i były, jak wszystkie niewieście duszyczki bardzo ciekawe, co nakazał gospodarz na czas swojej nieobecności. Młoda żona z radością, mimo tym, opowiedziała. Powiedział, że możemy robić, co dusza zapragnie i wchodzić do wszystkich komnat, prócz jednej. Nie wiem tylko, która to jest. Mam klucz, ale nie wiem, do których drzwi pasuje. Siostry postanowiły zabawić się w sprawdzenie, który klucz pasuje do których drzwi. Zamek był trzypiętrowy i w każdym jego skrzydle znajdowało się sto drzwi, a ponieważ na pęku wisiało mnóstwo kluczy, chodziły od drzwi do drzwi, bawiły się świetnie, odmykając po kolei wszystkie komnaty. Za jednymi drzwiami były zapasy jedzenia, za innymi pieniądze. Wszelaki dobytek znajdował się w komnatach i wszystko zdawało się coraz wspanialsze. Wreszcie, obejrzawszy wszystkie cuda, doszły do piwnicy, do ślepej ściany na końcu korytarza. Głowiły się nad ostatnim kluczem, tym właśnie zrzeźbionym kółkiem. Może ten klucz do niczego nie pasuje. Ledwie to powiedziały, usłyszały dziwny dźwięk. Arr. Zajrzały za róg i rety spostrzegły zamykające się małe drzwiczki. Kiedy próbowały je znowu otworzyć, okazało się, że są dobrze zamknięte na klucz. Jedna z nich wykrzyknęła: — Siostro, siostro, daj swój klucz. To na pewno te drzwi, do których pasuje tajemniczy mały kluczyk. Jedna z sióstr bez zastanowienia włożyła klucz do zamka i przekręciła go. Zamek szczęknął, drzwi otwarły się szeroko, ale wewnątrz było tak ciemno, że nic nie widziały. Siostro, siostro, przynieś świecę! Gdy zapaliły świecę i oświetliły komnatę, wszystkie trzy naraz krzyknęły przeraźliwie, bo na podłodze ujrzały krwawe błoto. Wszędzie walały się poczerniałe kości trupów, a czaszki piętrzyły się w stosach po kątach jak piramidy jabłek. Zatrzasnęły drzwi, wyrwały kluczyk z zamka i wsparły się jedna o drugą, ciężko dysząc. Młoda żona spojrzała na kluczyk i spostrzegła na nim krew. Przerażona chciała wytrzeć go o suknię, ale krew nie dała się zetrzeć. Każda z sióstr brała mały kluczyk do rąk i starała się go oczyścić, ale krew na nim pozostawała. Żona ukryła kluczyk w kieszeni i pobiegła do kuchni. Kiedy tam dotarła jej biała suknia, była już cała czerwona. Od kieszeni do rąbka na dole bo z klucza powoli wyciekały krople ciemnoczerwonej krwi rozkazała kucharce szybko dawaj końskie włosie przetarła klucz ale nie przestawał krwawić kropla po kropli czerwona krew spływała z małego kluczyka wyniosła klucz na dwór zasypała popiołem z pieca jeszcze tarła i tarła Włożyła do żaru, żeby go przypiec, położyła na nim pajęczynę, żeby zatamować krew, ale nic nie pomagało, nic nie mogło jej powstrzymać. Och, co ja teraz zrobię, płakała. Wiem już, schowam ten klucz, włożę go do szafy, zamknę drzwi, to jakiś zły sen, wszystko będzie dobrze. I zrobiła, jak powiedziała. Mąż powrócił do domu następnego ranka i wkroczył do zamku, nawołując żonę. Co się działo pod moją nieobecność? Wszystko dobrze, panie. A jak moje spiżarnie? Doskonale, panie. A moje skarbce? O, w skarbcach nic nie brakuje, panie. To znaczy, że wszystko dobrze, żono? Tak, wszystko dobrze. W takim razie, rzekł cicho, oddaj mi klucze. Od razu dostrzegł, że brakuje małego klucza. Gdzie najmniejszy kluczek? A ja, ja zgubiłam go. Tak, zgubiłam. Jechałam na koniu i pęk kluczy upadł na ziemię. Wtedy musiałam go zgubić. Co z nim zrobiłaś, kobieto? Ja, ja nie, nie pamiętam. Nie kłam? Mów, coś zrobiła z kluczem. Położył jej dłoń na twarzy, jakby chciał ją pogłaskać po policzku, ale zamiast tego chwycił za włosy. Zdrajczyni! warknął i rzucił ją na ziemię. Byłaś w tej komnacie, czy tak? Gwałtownym ruchem otworzył jej szafę. Mały kluczyk na górnej półeczce wciąż broczył krwią, która zabarwiała na czerwono wszystkie piękne, jedwabne suknie. Teraz twoja kolej, moja damo, wykrzyknął Sinobrody i pociągnął ją korytarzem do piwnicy, aż znaleźli się przed straszliwymi drzwiami. Sinobrody tylko spojrzał na nie płomiennym wzrokiem i zaraz się przed nim otworzyły. Leżały tam szkielety wszystkich jego poprzednich żon. Giń! zakrzyknął strasznie. Ona złapała się w ramugi drzwi i nie chciała puścić. Błagała o życie. Proszę, proszę, pozwól mi przygotować się na śmierć. Daj mi choć kwadrans, zanim mnie zabijesz, bo muszę najpierw pogodzić się z Bogiem. Dobrze, warknął. Masz tylko kwadrans, a potem gotuj się na śmierć. Żona pomknęła schodami do swej komnaty i wysłała siostry na wały obronne. Uklękła jak do modlitwy, ale zamiast mówić pacierze, wołała do sióstr. Siostry, siostry, czy bracia nadjeżdżają? Nic nie widać, siostro, nie ma nikogo na równinie. Co chwilę wołała w ich stronę. Siostry, siostry, czy bracia nadjeżdżają? Zdaje nam się, że w oddali widać wirujący tuman kurzu. W tym czasie Sinobrody grzmiał na żonę, by zeszła do piwnicy, żeby mógł ściąć jej głowę. Zawołała znowu – siostry, siostry, czy bracia nadjeżdżają? – Sinobrody wezwał ją raz jeszcze i zaczął z łoskotem wspinać się po kamiennych schodach. Tak, widzimy ich. Nasi bracia nadjechali i właśnie wchodzą do zamku, odkrzyknęły siostry. Sinobrody posuwał się korytarzem w stronę komnaty żony. Idę po ciebie! Zawył. Od tego tupania drżała kamienna podłoga, a tęk zaczął się sypać ze ścian. Kiedy wdarł się do jej komnaty z wyciągniętymi rękoma, by ją pochwycić, bracia na koniach galopowali już korytarzem i także wpadli do komnaty. Rzucili się na brodego o gzyms, nacierali na niego z mieczami, siekli i bili, cieli i smagali, aż obalili go na ziemię. Wreszcie uśmiercili go, zostawiając myszołową krwawe szczątki i kości. Naturalny drapieżca w psychice. Pielęgnowanie więzi z pierwotną naturą jest bardzo istotnym elementem indywiduacji kobiety. Aby osiągnąć ten cel, kobieta musi się pogrążyć w mroku, ale zarazem nie może pozwolić bezpowrotnie złapać się w pułapkę, pojmać lub zabić w drodze. Opowieść o sinobrodem mówi o takim prześladowcy, mrocznym mężczyźnie, który zamieszkuje w psychice każdej kobiety o wewnętrznym drapieżniku. Jest on bardzo konkretną, niezaprzeczalną mocą, o której nie wolno zapominać i którą trzeba opanować. Aby opanować naturalnego drapieżnika psychiki, kobieta musi dysponować wszystkimi swoimi instynktowymi zdolnościami. Wymieńmy tylko niektóre. Wnikliwość, intuicja, wytrzymałość, cierpliwość w kochaniu, wyczulone zmysły, dalekowzroczność, wyostrzony słuch, śpiewanie nad zmarłymi intuicyjne uzdrawianie i opieka nad własnym ogniem twórczym. W interpretacji psychologicznej wykorzystuje się wszystkie aspekty baśni, by przedstawić dramat rozgrywający się w duszy pojedynczej kobiety. Sinobrody symbolizuje głęboki kompleks samotności, który czai się na obrzeżach życia każdej kobiety, obserwując i wyczekując sposobności do ataku. Choć w męskiej psychice może pojawić się pod podobnymi lub odmiennymi symbolami, jest to odwieczny wróg obu płci. Trudno w pełni zrozumieć moc symbolizowaną przez Sinobrodego, bo jest ona wrodzona, to znaczy nieodłącznie zroźnięta z wszystkimi istotami ludzkimi od chwili narodzin i w tym sensie nie ma świadomych źródeł. Sądzę jednak, że istnieją pewne wskazówki dotyczące jej rozboju w podświadomości ludzkiej, ponieważ Sinobrodego nazywa się w opowieści „upadłym czarownikiem”. Dostrzegamy tu analogię z postaciami z innych baśni, legend i mitów, które także preferują perfidnego drapieżnika psyche jako niezmiernie destrukcyjnego czarnika o normalnym wyglądzie. Posługując się wzmianką o czarnoksiężniku, jak archeolodzy posługują się wydobytym z ziemi fragmentem skorupy, Porównujemy ją z tym, co z mitologii wiemy o upadłej magii czy upadłych mocach duchowych. Grecki Ikar poszybował zbyt blisko słońca, które stopiło jego woskowe skrzydła, strącając go do morza. Mit plemienia Zuni, chłopiec i orzeł, mówi o chłopcu który mógł zostać członkiem Królestwa Orłów, gdyby w swoim zadufaniu nie sądził, że potrafi zwyciężyć śmierć. Kiedy osiągnął podniebne wyżyny, jego pożyczona orla powłoka została z niego zerwana i chłopiec spadł ku swej zagładzie. W chrześcijańskim micie Lucyfer twierdzi, że potęgą dorównuje jachwę, za co zostaje strącony do piekieł. W folklorze występuje wiele uczniów czarnoksiężnika, którzy z głupoty ważą się robić coś, co ich przerasta, próbują przekroczyć prawa natury, ściągnęli na siebie kalectwo lub kataklizm. Badając te leitmotywy, widzimy, że drapieżcy żądają przewagi i władzy nad innymi, powodują coś w rodzaju psychologicznego rozdęcia u jednostki pragnącej być większą, lepszą lub co najmniej równą niewyrażalnemu, które tradycyjnie rozdziela i kontroluje tajemnicze siły natury, łącznie z siłami życia i śmierci, prawami ludzkiej natury itd. Z mitów i opowieści dowiadujemy się, że jeśli jednostka próbuje przełamać, nagiąć lub zmienić sposób działania niewyrażalnego, to w konsekwencji musi zostać ukarana. Albo przez utratę znaczenia i mocy w świecie tajemnic i magii, tak jak uczniowie czarnoksiężników, którym nie wolno więcej praktykować, albo... Przez wygnanie z krainy bogów, albo przez równie dotkliwe pozbawienie łaski i potęgi, odebranie zdolności, okaleczenie czy śmierć. Jeśli rozumiemy Sinobrodego jako wewnętrzną reprezentację mitu o takim wyrzutku, to możemy także pojąć głęboką, niewytłumaczalną samotność, która czasami go, nas, ogarnia, ponieważ doświadczył bezpowrotnego wygnania jest pozbawiony szansy odkupienia. Problem, wokół którego obraca się opowieść o sinobrodym, polega na tym, że nie podsyca on światłości duszy młodej kobiety, ale zieje nienawiścią i pragnie ją zabić. Nie trudno sobie wyobrazić, że w takim złośliwym tworze uwięziony jest ktoś, kto niegdyś poważył się przewyższyć światłość i został za to potępiony, utracił łaskę. Zrozumiałe dlaczego potem ów upadłe wygnanie, co krótnie prześladuje światło innych, możemy sobie wyobrazić, iż ma nadzieję, że jeśli zagarnie dla siebie dość dużo dusz, to zbierze tyle światła, że wreszcie rozproszy swój wewnętrzny mrok i przezwycięży samotność. W takim sensie już na początku opowieści pojawia się złowroga, straszliwa istota w aspekcie nieodkupialnym. Jest to jedna z podstawowych prawd. Z których najmłodsza siostra w opowieści musi zdać sobie sprawę, podobnie jak wszystkie kobiety, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz niej działa siła, która będzie zwalczać instynkty pierwotnej jaźni. Ta złowroga siła jest tym, Czym jest? Choć możemy mieć dla niej litość i miłosierdzie, przede wszystkim musimy ją rozpoznać, bronić się przed zniszczeniem i wreszcie pozbawić ją zabójczej energii. Wszystkie stworzenia muszą się nauczyć, że istnieją drapieżnicy. Bez takiej wiedzy kobieta nie zdoła bezpiecznie poruszać się po własnym lesie, tak by nie zostać pożartą. Zrozumieć drapieżnika, to znaczy stać się dojrzałym zwierzęciem, które nie jest bezbronne z powodu swej nieświadomości, ufności, braku doświadczenia czy głupoty. Jak przebiegły tropiciel Sinobrody wyczuwa, że zaintrygował najmłodszą córkę, czyli że pragnie ona zostać jego ofiarą, oświadcza się jej, a ona w chwili młodzieńczego uniesienia które jest często kombinacją szaleństwa, chwilowej przyjemności, szczęścia i magnetyzmu płci, mówi mu tak. Która kobieta nie zna tego scenariusza? Naiwna kobieta jako ofiara. Najmłodsza siostra z trzech dziewcząt, najbardziej niedojrzała i nieświadoma, przedstawia jakże ludzką historię kobiety naiwnej. Na jakiś czas zostanie pojmana i uwięziona przez swojego wewnętrznego prześladowcę. W końcu jednak wydobędzie się z otchłani mądrzejsza, silniejsza, zdolna rozpoznać przebiegłego drapieżcem własnej duszy na pierwszy rzut oka. Psychologiczna treść, skryta pod fabułą opowieści, odnosi się także do starszych kobiet, które jeszcze nie w pełni nauczyły się rozpoznawać wewnętrznego drapieżnika. Może wielokrotnie rozpoczynały ten proces, ale nie mają wsparcia i mądrej porady, jeszcze nie dobrnęły do końca. Właśnie dlatego pouczające historie są tak znaczące i odżywcze. Są dla nas mapą inicjacji, dzięki której nawet dzieło, które napotyka trudności, nie pozostaje nieukończone. Historia o Sinobrodym ma wartość dla wszystkich kobiet, bardzo młodych które dopiero dowiadują się o istnieniu drapieżników oraz tych, które przez całe lata cierpiały z powodu jego prześladowań i wreszcie przygotowują się na ostateczne i decydujące z nim starcie. Najmłodsza siostra reprezentuje potencjał twórczy w psychice, coś co prowadzi do pełnego, satysfakcjonującego, bogatego życia. Jednak musi iść okrężną drogą, jako że na jej początku godzi się zostać zdobyczą niegodziwca, ponieważ jej instynkty pozwalające dostrzec prawdę i stawić mu opór zostały uśpione. Z punktu widzenia psychologii młode dziewczęta i młodzi chłopcy pozostają jakby uśpieni wobec faktu, że stają się łupem, ofiarą. I choć często się zdaje, że życie byłoby znacznie łatwiejsze i mniej bolesne, gdyby wszyscy ludzie rodzili się przebudzeni, tak się nie dzieje. Rodzimy się jako anlagen, zarodki, jako potencjał tkwiący w jądrze komórki. W biologii Anlage określa się jako to, co się dopiero stanie, rozwinie. W Anlage jest zawarta pierwotna substancja, która z czasem rozrasta się, powodując, że stajemy się pełnymi osobami. Życie kobiety to szybki rozwój tego zarodka. Opowieść o Sinobrodym, swoją treścią budzi i naucza to psychiczne jądro tę rozrastającą się komórkę. Aby odebrać tę naukę, najmłodsza siostra zgadza się poślubić złowieszczą moc dla niej urzekającą. Baśniowe małżeństwo symbolizuje poszukiwanie nowego statusu, nową warstwę psychiki, która się niedługo odsłoni. Młoda żona wszakże sama dała się omamić. Początkowo drżała ze strachu przed sinobrodym, była ostrożna, pełna rozwagi, a potem za sprawą jednej miłej wycieczki po lesie lekceważy przeczucie. Prawie wszystkie kobiety przynajmniej raz przeżyły coś podobnego w rezultacie wmawia sobie że sinobrody nie jest niebezpieczny jedynie dziwaczny i ekscentryczny czemu miałaby ją odstręczać jego niewinna niebieska broda Zwierzęca pierwotna natura już zwęszyła sytuację i wie, że człowiek o sinej brodzie jest śmiertelnie niebezpieczny. Tylko naiwna psychika nie dopuszcza do siebie tej wewnętrznej wiedzy. Taki błędny osąd jest najczęstszy u kobiet bardzo młodych, u których nie rozwinął się jeszcze system ostrzegawczy. Młoda dziewczyna jest jak osierocone wilcze szczenią, które baraszkuje na polanie, nie bacząc na to, że wielki ryś wynurza się z mrocznej gęstwiny. Starsza kobieta, tak odcięta od natury, że ledwie słyszy wewnętrzne ostrzeżenie, także brnie w pułapkę z naiwnym uśmiechem. Można się zastanawiać, czy dałoby się tego wszystkiego uniknąć. Podobnie jak w świecie zwierząt, młoda dziewczyna uczy się dostrzegać drapieżnika przez naśladowanie dzięki naukom matki i ojca. Jeśli nie wesprą jej i nie ukierunkują kochający rodzice, to z pewnością padnie ofiarą dość wcześnie. Jeśli dobrze poszukamy w pamięci, to okaże się, że wszystkie przynajmniej raz w życiu znalazłyśmy się pod wpływem jakiejś nieodpartej idei lub na pół oślepiającego zauroczenia postacią wkradającą się nocą przez okna naszej psychiki i dopadającą nas, gdy jesteśmy zupełnie bezbronne. I nawet jeśli ta postać ma zamaskowaną twarz, nóż w zębach i worek pieniędzy przerzucony przez ramię, wierzymy, kiedy oświadcza, że pracuje w bankowości. Jednak, nawet jeśli matka i ojciec mądrze wychowują, ta młoda dziewczyna, szczególnie około dwunastego roku życia, często daje się odwieść od własnych przekonań pod wpływem grupy rówieśniczej czynników kulturowych, lub jakiejś presji psychicznej, lekkomyślnie podejmując ryzyko poznawania rzeczywistości na własnej skórze. Kiedy mam w pracy do czynienia ze starszymi nastolatkami, przekonanymi, że świat jest z gruntu dobry, tylko trzeba umieć go poprawić, zawsze się czuję jak stary, siwy pies. Chce mi się przyłożyć łapy do oczu i ryczeć bo widzę to, czego one nie widzą, i wiem, zwłaszcza jeśli są uparte i pełne werwy, wiem, że w końcu zdecydują się związać z jakimś drapieżcą, przynajmniej raz, zanim przeżyją wstrząs, który je przebudzi. Kobieca postawa wobec świata jest u progu życia bardzo naiwna, co oznacza, że ich emocjonalne zrozumienie rzeczy ukrytych jest bardzo nikłe. Jako kobiety, wszystkie tak zaczynamy. Jesteśmy naiwne i dobrowolnie pakujemy się w bardzo pogmatwane sytuacje. Bycie niewtajemniczoną w bieg spraw oznacza przechodzenie takiego etapu życia, w którym dostrzega się tylko rzeczy osobiste. Kiedy wilczyca zostawia swe młode, by wyruszyć na łowy, Wilczęta próbują iść za nią, wychodzą z nory na ścieżkę. Matka warczy, odpędza jej i straszy tak bezlitośnie, że poślizgując się, biegną z powrotem do jamy. Wilczyca wie, że szczenięta nie potrafią jeszcze oceniać innych stworzeń. Nie wiedzą, kto jest drapieżnikiem, a kto nie. Z czasem nauczy je tego brutalnie i raz na zawsze. Podobnie jak młode wilczęta, kobiety też potrzebują wprowadzenia w tajniki życia, inicjacji, która nauczy je, że świat wewnętrzny i zewnętrzny nie są beztroskim rajem. Wiele dziewcząt i kobiet nie otrzymało nawet tak podstawowych nauk o rapieżnikach, jakie matka wilczyca daje swoim szczenięciom. Jeśli coś jest groźne i większe od Ciebie, uciekaj. Jeśli słabsze, rób co chcesz. Jeśli chore, zostaw w spokoju. Jeśli ma kolce, jad, kły albo ostre pazury, wycofaj się, idź w inną stronę. Jeśli przyjemnie pachnie, ale jest zatknięte na metalowych szczękach, przejdź spokojnie obok. Najmłodsza, naiwna siostra w opowieści nie tylko nie rozumie swoich procesów mentalnych i zupełnie nie zdaje sobie sprawy z zabójczego aspektu własnej psychiki, ale także łatwo daje się zbieść przyjemnościomego. Bo czemu nie? Wszyscy chcemy, żeby było cudownie. Każda kobieta pragnie dosiadać koni przystrojonych dzwoneczkami i cwałować przez nie kończący się zielony, zmysłowy las. Wszyscy ludzie chcieliby dostąpić bram raju już tu, na ziemi. Kłopot w tym że ego chce czuć się wspaniale, ale pociąg do rajskich doznań połączony z naiwnością sprawia, że nasze pragnienia się nie spełniają. Za łatwo stajemy się łupem drapieżników. Ta decyzja zgoda na poślubienie potwora. zapadła, kiedy dziewczyna jest bardzo młoda. Zwykle jeszcze przed ukończeniem piątego roku życia Dziewczynki uczą się niedostrzegania w ludziach groteskowości, uczy się je natomiast upiększania ich niezależnie od tego, czy rzeczywiście mają jakiś urok. To za sprawą takiego treningu najmłodsza siostra stwierdza, hm, ta broda nie jest wcale taka niebieska. To wczesne wdrażanie się do bycia miłą. Powoduje potem, że dorosła kobieta lekceważy głos intuicji. Inaczej mówiąc, dziewczynki są celowo uczone uległości wobec drapieżnika. Wyobraźcie sobie wilczycę, która uczy swe młode, by były miłe w obliczu groźnej fretki albo chytrego diamentowego grzechotnika. W opowieści nawet matka jest poniekąd w zmowie. Jedzie na piknik, wybiera się na przejażdżkę. Ani słowem nie ostrzega żadnej z córek. Można powiedzieć, że matka biologiczna i matka wewnętrzna pozostaje uśpiona lub sama jest naiwna, jak się to często zdarza bardzo młodym dziewczętom albo kobietom, które matki nie miały. Jest godne uwagi, że w opowieści starsze siostry przejawiają pewną ostrożność, oświadczając, że sinobrody im się nie podoba, chociaż dopiero co zabawiał jej i gościł w bardzo romantyczny i uroczy sposób. Opowieść zawiera i takie znaczenie, że niektóre aspekty psychiki starszych sióstr są nieco bardziej rozwinięte, że mają one wnikliwość, wiedzę, która przestrzega przed doszukiwaniem się romantyzmu w drapieżniku. Świadoma kobieta słucha głosów starszych sióstr w swej psychice. One są ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwem. Kobieta, która nie przeszła inicjacji, puszcza je mimo uszu, jeszcze zbyt mocno identyfikując się z naiwnością. Weźmy przykład naiwnej kobiety, która po raz kolejny wybiera sobie nieodpowiedniego partnera. Gdzieś na dnie umysłu wie, że wpadła w błędne koło, bezowocny, daremny schemat, że powinna powiedzieć dość i poszukać innych wartości. Często nawet wie, jak powinna postąpić, ale w powtarzaniu autodestrukcyjnego cyklu jest coś nieodpartego, coś w rodzaju hipnotycznego zauroczenia sinobrodym. W większości wypadków kobiety łudzą się, że jeśli trochę dłużej będą się trzymać starego wzoru, to z pewnością niebiański błogostan, którego poszukują, pojawi się z następnym, szybszym uderzeniem serca. Innym skrajnym przypadkiem są kobiety uzależnione od jakiegoś nałogu. One z pewnością z zakątka umysłu słyszą starsze siostry, które powtarzają: „Nie, tak nie można, szkodzisz swemu ciału i duchowi, zrywamy z tym”. Ale pragnienie odnalezienia raju wciąga kobiety w małżeństwo z sinobrodym, dilerem psychicznych odlotów. Jakiekolwiek dylematy kobieta przeżywa, Głosy starszych sióstr w jej psychice wciąż nakłaniają ją do zdobywania świadomości i dokonywania mądrych wyborów. Symbolizują głosy w głębi umysłu, szepczący niemiłe prawdy, których kobiety wolałyby uniknąć, gdyż kładą kres fantazji o odnalezionym raju. Wreszcie następują nieuchronne zaślubiny, połączenie słodkiej naiwności i mrocznego łotra. Kiedy Sinobrody wyrusza w podróż, młoda kobieta nie zdaje sobie sprawy, że choć pozwolił jej robić, co dusza zapragnie, oprócz tej jednej rzeczy, przeżywa ona mniej, a nie więcej. Wiele kobiet w sensie dosłownym powtarza w życiu opowieść o sinobrodym. Wychodzą za mąż, kiedy jeszcze są dość nieświadome, by nic nie wiedzieć o drapieżnikach, i wybierają człowieka, który ma niszczący wpływ na ich życie. Są zdecydowane uleczyć tę osobę miłością w pewnym sensie bawią się w dom. A większość czasu spędzają na powtarzaniu. Jego broda wcale nie jest taka niebieska. Kobieta uwięziona w takiej pułapce dostrzega w końcu, że nadzieje na godziwe życie jej i dzieci rozwiewają się coraz bardziej pozostaje mieć nadzieję, że nareszcie otworzy drzwi do komnaty, gdzie leży całe jej zmarnowane życie. Choć jest możliwe, że to życiowy partner upodlił je i popsuł, jednak wewnętrzny drapieżca w jej własnej psychice ma w tym duży udział. Dopóki kobiecie wmawia się, że jest bezsilna, dopóki uczy się ją niedostrzegania tego, o czym wie, że jest prawdą. Dopóty kobiece impulsy i dary psychiczne giną jeden po drugim. Jeśli młodziutka dziewczyna wychodzi za mąż za drapieżcę, to zostaje uwięziona lub silnie ograniczona właśnie wtedy, kiedy powinna rozkwitać. Zamiast żyć swobodnie, zaczyna żyć na niby. Zwodniczy drapieżca obiecuje jej, że zostanie królową podczas gdy w rzeczywistości knuje morderstwo. Istnieje wyjście z tej sytuacji, ale trzeba mieć do niego klucz. Klucz do wiedzy. Znaczenie myszkowania. Zajmijmy się teraz małym kluczykiem. Otwiera on bramę do tajemnicy, którą wszystkie kobiety znają, zarazem jej nie znając. Klucz symbolizuje przyzwolenia na poznanie najgłębszych, najciemniejszych sekretów psychiki, w tym przypadku czegoś, co bezwzględnie degraduje i niszczy potencjał kobiety. Sinobrody kontynuuje swój niszczycielski plan instruuje żonę, by pozbyła się psychicznych hamulców rób, co dusza zapragnie namawia. Nakłania ją, by zachłysnęła się pozorną wolnością. Daje jej zrozumienie, że żona może dowoli korzystać ze wszystkiego i upajać się bukolicznymi krajobrazami, przynajmniej w granicach jego terytorium. W rzeczywistości nie jest wolna ponieważ nie ma dostępu do ponurej prawdy o drapieżniku, nawet jeśli w głębi jej psychiki pojęła już, jak się sprawy mają. Naiwna kobieta potulnie zgadza się pozostać w nieświadomości. Kobiety łatwowierne, albo te z zablokowanym instynktem, wciąż, jak kwiaty, obracają się w tę stronę, z której pada słońce. Naiwna lub odcięta od instynktów kobieta zbyt łatwo daje się zwieść iluzją łatwego życia, rozrywek, rozmaitych przyjemności. Czy będzie to obietnica wysokiej pozycji w oczach rodziny i rówieśników, większego bezpieczeństwa, wiecznej miłości, podniecających przygód czy gorącego seksu? Sinobrody zabrania młodej kobiecie używać klucza, który otworzyłby jej oczy. A kiedy zakazuje się używania klucza do świadomego samopoznania, budzi się intuicyjna natura, naturalny instynkt ciekawości, który prowadzi do odkrycia tego, co jest ukryte pod powierzchnią rzeczy, poza oczywistością. Bez tej wiedzy kobieta nie może się bronić. Jeśli posłucha rozkazu Sinobrodego i nie użyje klucza, wybierze duchową śmierć. Decydując się otworzyć drzwi do tajemniczej, upiornej komnaty, wybiera życie. W opowieści siostry przybywają z wizytą i są jak wszystkie duszyczki, nie wieście, bardzo ciekawe. Żona wesoło mówi im, możemy robić co dusza zapragnie, oprócz jednego. Siostry postanawiają zabawić się w dopasowywanie kluczy do drzwi. Znowu pojawia się słuszny impuls w kierunku świadomości. Niektórzy myśliciele związani z psychologią, tacy jak Freud i Bentheim, interpretowali podobne epizody jako psychologiczną karę za kobiecą ciekawość seksualną. Na wczesnych etapach formułowania pojęć klasycznej psychologii, ciekawość kobiety miała raczej negatywne konotacje, podczas gdy mężczyźni, odznaczający się tą cechą, byli nazywani dociekliwymi. Kobiety były wścibskie, mężczyźni, wnikliwi. Taka trywializacja kobiecej ciekawości i sprowadzenie jej do byle mszkowania zaprzecza właściwej rodzajowi żeńskiemu przenikliwości kobiecym przeczuciom, intuicji, zaprzecza zmysłom, darowi postrzegania. Jest to atak na najbardziej podstawowe kobiece moce, zdolność rozróżniania i determinację. Zważywszy, że kobiety, które jeszcze nie otworzyły zakazanych drzwi, to przeważnie właśnie te, które brną prosto w ramiona sinobrodego, Wielkie to szczęście, że starsze siostry zachowują zdrowy, pierwotny instynkt ciekawości. Są to cienie indywidualnej psychiki kobiecej, kuksańce w zakątku umysłu, które przywracają rozum, kierują uwagę wprost na rzeczy ważne. Ważne jest znalezienie właściwych drzwi, ważne jest nieposłuszeństwo wobec drapieżcy, a najważniejsze to dowiedzieć się, co jest ukryte w tej jednej zakazanej komnacie. Od stuleci drzwi wykonywano zarówno z kamienia, jak i z drewna. W pewnych kulturach uważano, że duch kamienia czy drewna pozostaje w drzwiach i on także ma stać na straży komnaty. W dawnych czasach więcej było drzwi do krypt niż do domów, a samo pojęcie drzwi sugerowało, że za nimi ukrywa się coś o duchowej wartości albo coś, co należy trzymać w niewoli. Drzwi w naszej opowieści są barierą psychiczną, czymś w rodzaju strażnika strzegącego tajemnicy. Ten strażnik jeszcze raz przypomina nam o reputacji drapieżcy jako maga, psychicznej złej mocy, która wszystko przekręca i gmatwa, jakby za sprawą czarów, powstrzymując nas od zrozumienia tego, co już wiemy. Kobiety umacniają jeszcze tę barierę, kiedy zniechęcają się lub siebie nawzajem do myślenia lub głębszego analizowania, bo lepiej za dużo nie wiedzieć. Hm. Żeby zrobić wyłom w tej barierze, trzeba zastosować właściwe przeciwczary, a znajdziemy je właśnie w symbolu klucza. Sformułowanie odpowiedniego pytania jest głównym działaniem w procesie transformacji. W baśniach, psychoanalizie i indywidualizacji. Takie pytania powodują kiełkowanie świadomości. Właściwie zadane pytanie zawsze wypływa z podstawowej ciekawości. Co się za tym kryje? Pytania są kluczami, które otwierają tajemne drzwi psychiki. Choć siostry nie wiedzą, czy za drzwiami znajduje się skarb, czy imitacja, wzywają swe nieomylne instynkty, by zadać to jedno precyzyjne, psychologiczne pytanie: Jak sądzisz, gdzie są te drzwi i co może być za nimi? Właśnie wtedy naiwna natura zaczyna dojrzewać do pytania. Co kryje się za widzialnymi pozorami? Co rzuca ten cień majaczący na ścianie? Nieświadoma młodzieńcza natura zaczyna rozumieć, że skoro istnieje coś ukrytego, sekretnego, coś, co przesłania cień, coś zakazanego, to trzeba w to wejrzeć. Te, które mają zdobyć świadomość, Poszukują wszystkiego, co chowa się za rzeczami bezpośrednio dającymi się obserwować. Za szczebiotem niewidzialnego ptaka, za ciemnym oknem, za wodzącymi drzwiami, szczeliną światła pod progiem. Śledzą te tajemnice, dopóki nie ukaże się im sedno rzeczy. Jak zobaczymy, zdolność zniesienia straszliwego widoku umożliwia kobietom powrót do głębokiej ukrytej natury, która ma się odtąd spełniać we wszystkich ich myślach, czynach i uczuciach. Oblubieniec bestia Chociaż młoda kobieta próbuje usłuchać nakazu drapieżcy i zgadza się pozostać w niewiedzy co do sekretów piwnicy, ostatecznie nie przestrzega zakazu. Wkłada klucz, pytanie, w drzwi i odkrywa makabryczny obraz rzezi w odległych zakamarkach swego wnętrza. I ten klucz, ten malutki symbol jej życia Nagle zaczyna nieprzerwalnie krwawić, nie przestaje krzykiem oznajmiać, że coś jest nie w porządku. I mimo że próbuje się ukryć, ucieka przed ruiną swego życia, krwawienie, utrata energii życiowej będzie trwać, dopóki nie zrozumie faktu, że drapieżca jest drapieżcą i nie poskromi go. Kiedy kobiety otwierają drzwi do swojego życia i w tych niedostępnych miejscach trafiają na ślady pogromu, najczęściej odkrywają, że same godziły się na zabijanie najważniejszych marzeń, dążeń i nadziei. Odkrywają martwe myśli, uczucia i pragnienia, które niegdyś były tak pełne wdzięku i obiecujące, a teraz upłynęła z nich życiodajna krew. Nieważne, czy te nadzieje i marzenia dotyczyły dobrego, harmonijnego związku, osiągnięć, sukcesów, twórczości artystycznej, kiedy w psychice następuje takie ponure odkrycie, możemy być pewne, że naturalny drapieżca w snach często symbolizowany przez oblubieńca bestię od dawna metodycznie niszczył najczulej pielęgnowane pragnienia kobiety, jej zainteresowania i aspiracje. W baśniach często pojawia się motyw oblubieńca bestii lub zbójcy, który rozumiany jest jako symbol wroga ukrywającego się w przebraniu istoty dobrodusznej i przyjaznej, ta zamaskowana postać pojawia się zawsze, kiedy kobieta żywi naiwne przekonania na temat kogoś lub czegoś, kiedy kobieta usiłuje uniknąć konfrontacji z własnym wewnętrznym spustoszeniem, marzenia senne prawdopodobnie zaczynają krzyczeć do niej ostrzegawczo: Przebudź się, szukaj pomocy, uciekaj, idź zabijać! Wiele kobiet. Opowiadało mi o snach, w których pojawiał się oblubieniec bestia. Dominowało w nich przeświadczenie, że nic nie jest takie miłe, jak się wydaje. Pewnej kobiecie przyśnił się przystojny i czarujący mężczyzna, a kiedy mu się przyjrzała, spostrzegła, że z jego rękawa wysuwa się pętla okropnego drutu kolczastego. Inna śniła, że pomagała starszej osobie przejść przez ulicę, a ta nagle uśmiechnęła się demonicznie i stopiła się na jej ramieniu, parząc straszliwie. Jeszcze innej kobiecie przyśniło się, że jadła z nieznajomym, którego widelec przeleciał nad stołem, śmiertelnie ją raniąc. To niedostrzeganie, niezrozumienie, że wewnętrzne pragnienia nie współgrają z zewnętrznym postępowaniem, jest właśnie tropem, który zostawia za sobą oblubieniec bestia. Obecność tego czynnika w psychice tłumaczy, dlaczego kobiety, które twierdzą, że pragną bliskiego związku, robią wszystko, by im się nie powiodło z ukochanym. W ten sam sposób kobiety, które wyznaczają sobie jakieś cele, chcą w danym czasie dotrzeć tu czy tam, nie robią nawet pierwszego kroku, by je realizować, albo też rezygnują z nich przy pierwszych napotkanych trudnościach. W ten sposób, przez odkładanie spraw na później, które rodzi pogardę dla samej siebie, przez jątrzące uczucie wstydu spychane coraz głębiej, przez wszystkie nowe początki, tak bardzo potrzebne uwieńczenie nigdy nie dochodzi do skutku. Tam, gdzie się czai i działa drapieżca, wszystko zbacza z torów, zostaje zburzone i zniszczone w zarodku. Oblubieniec, bestia to w baśniach szeroko rozpowszechniony symbol. W ogólnym zarysie opowieść wygląda tak. Dziwny człowiek zaleca się do młodej kobiety, która zgadza się go poślubić. Tuż przed weselem dziewczyna idzie na przechadzkę po lesie. Gubi drogę, a kiedy zapada noc wspina się na drzewo, by się schronić przed dzikimi zwierzętami. Przeczekuje noc, a wtedy nadchodzi jej narzeczony z łopatą na ramieniu. Jest w nim coś takiego, że dziewczyna odkrywa, iż nie jest do końca człowiekiem. Czasem jest to dziwnie ukształtowana stopa, dłoń, ręka albo włosy. Coś, co jest zdecydowanie nieludzkie i zdradza go. Narzeczony zaczyna kopać mogiłem pod tym samym drzewem, na którym siedzi dziewczyna, cały czas podśpiewując i mrucząc do siebie, że zamorduje swoją narzeczoną i zakopie w tym grobie. Przerażona dziewczyna ukrywa się przez całą noc, a rankiem, kiedy narzeczony odchodzi, biegnie do domu, opowiada o całym zdarzeniu braciom i ojcu, a mężczyźni zastawiają na niego zasadzkę i zabijają go. Historia ta obrazuje potężny, archetypowy proces w kobiecej psychice. Kobieta o zdrowej percepcji, chociaż zrazu zgadza się, poślubić naturalnego drapieżcę psychiki, przychodzi okres zagubienia duszy. Wreszcie jednak pokonuje przeciwności, ponieważ potrafi dostrzec prawdę i zatrzymać ją w świadomości, a potem podejmuje kroki, by wyjść z trudnego położenia. Teraz przed nią następny etap, jeszcze trudniejszy. Wytrzymać straszliwy widok, znieść swą autodestrukcję i martwotę. Zapach krwi. W opowieści siostry zatrzaskują drzwi do makabrycznej komnaty. Młoda żona wpatruje się w krew na kluczu, rodzi się w niej lęk. Muszę zetrzeć tę krew, albo on się dowie. Teraz naiwne ja. Wiedzą o zabójczej psychicznej sile wyrwanej z okowów. Krew na kluczu to krew kobieca. Gdyby to krwawienie było skutkiem frywolnych fantazji, na kluczu zostałaby zaledwie plamka. Sprawa jest o wiele poważniejsza, bo krew symbolizuje rzeź najgłębszych i najbardziej uduchowionych aspektów twórczego życia istoty ludzkiej. W takim stanie kobieta traci twórczą energię, niezależnie od tego, czy w grę wchodzi rozwiązywanie przyziemnych problemów związanych z nauką, rodziną, przyjaźnią, czy też troska o palące problemy współczesnego świata lub sprawy duchowe, osobisty rozwój, sztukę życia. Banalne odkładanie spraw na później ciągnie się tygodniami i miesiącami. Wydaje się, że uchodzi z niej powietrze, jest bez życia, choć może i pełna zmysłów, ale stan głębokiej stagnacji w, z każdym dniem coraz bardziej uniemożliwia wprowadzenie ich w czyn. Krew w opowieści to nie krew penstruacyjna, ale krew pochodząca z arterii duszy. Nie tylko plami klucz, ale wsiąka w całą osobę. Sukienka i wszystkie szaty w szafie barwią się na czerwono. W psychologii archetypów ubranie symbolizuje zewnętrzny wizerunek. Persona jest maską, którą pokazujemy światu. Wiele ukrywa. Przy odpowiednim psychicznym kamuflażu i przebraniach, zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą prezentować prawie idealną postać, prawie idealną fasadę. Kiedy płaczący krwawymi łzami klucz, krzyczące pytanie plami naszą personę, nie możemy dłużej ukrywać troski bolączek. Możemy mówić, co chcemy, udawać zadowolenie i pogodę ducha, ale jeśli raz ujrzałyśmy wstrząsającą prawdę w komnacie rzezi, to nie możemy udawać, że ona nie istnieje. Konfrontacja z prawdą powoduje, że energia coraz bardziej upływa z nas, jak krew. To boli, nasze arterie są otwarte. Musimy niezłocznie coś zrobić, by naprawić i zmienić ten straszliwy stan. W opowieści klucz funkcjonuje też jako naczynie to w nim zawiera się krew, która jest niezatartym wspomnieniem tego, co widziałyśmy i co teraz wiemy. Dla kobiet klucz zawsze symbolizuje drogę do poznania tajemnicy lub do nowej wiedzy. W innych baśniach symboliczny klucz często jest reprezentowany przez słowa takie jak sezamie otwórz się, które wypowiada Alibaba do skalistej góry, sprawdzając czy ta rozpęka się, aby mógł wejść do jej wnętrza. Bardziej malowniczo ukazuje to film Disneya, kiedy wróżka w kopciuszku szczebiocze odpowiednie zaklęcie i dynie zamieniają się w powozy, a myszy w stan W misteriach leuzyńskich klucz ukrywano na języku, co miało oznaczać, że sedno rzeczy, ślad, wskazówka ukrywa się w szczególnym zestawieniu słów lub pytań. A słowa potrzebne kobiecie w większości sytuacji analogicznych do opisanej w sinobrodym brzmią „Co się za tym kryje? Co jest inne, niż się wydaje? Co wiem w głębi swego łona, czego wolałabym nie widzieć? Co we mnie zostało zabite, co powoli kona? Każde z tych pytań jest kluczem. A jeśli kobieta dotąd żyła jak w letargu, odpowiedzi na te cztery pytania najprawdopodobniej będą splamione krwią. Zabójczy aspekt psychiki, który broni dostępu do wtajemniczenia, do świadomości, będzie co jakiś czas dochodzić do głosu i wyrywać z korzeniami lub zatruwać wszelkie nowe życie. Taka jest jego natura, takie jest jego zadanie. Nie dająca się zetrzeć krew na kluczu ma więc działanie pozytywne, bo tylko ona sprawia, że psychika nie traci z oczu tego, co raz ujrzała. Wszystkie negatywne i bolesne wydarzenia naszego życia są w sposób naturalny cenzurowane od wewnątrz. Jest najzupełniej oczywiste, że cenzurujące ego pragnie zapomnieć, że kiedykolwiek widziało makabryczną komnatę z ciałami zamordowanych. Dlatego właśnie żona Sinobrodego próbuje wytrzeć klucz końskim włosiem. Próbuje wszystkich znanych sobie sposobów, wszystkich medykamentów na okaleczenia i głębokie rany, jakie zna kobieca medycyna ludowa. Pajęczyny, popiołu, ognia – Wszystkie kojarzą się z nicią życia i śmierci, snutą przez parki. Jednak nic nie skutkuje. Kobieta nie może też zakończyć tego procesu, udając, że nic się nie dzieje. Nie może zatamować krwawienia z klucza. Paradoksalnie, kiedy jej dawne życie dogorywa i nawet najlepsze lekarstwa są bezskuteczne, upływ krwi budzi ją z uśpienia. Uświadamia sobie, że krwawi i w ten sposób zaczyna żyć na nowo. Kobieta dotąd naiwna musi sprostać temu, co się stało. Morderstwa popełnione przez Sinobrodego na wszystkich jego ciekawskich żonach to zabijanie twórczej inwencji kobiecej, potencjału, który daje początek niezliczonym, nowym, intrygującym ścieżkom życia. Wewnętrzny drapieżca jest szczególnie agresywny, kiedy wciąga w zasadzkę wolną pierwotną naturę kobiety. W najlepszym razie chce wyszydzić, w najgorszym zakłócić lub zniszczyć kobiecą zdolność wglądu w głąb rzeczy, stłamsić jej inspirację, zapobiec realizacji zamierzeń. Pewna kobieta, z którą pracowałem, inteligentna i utalentowana, Opowiadała mi o swojej babci ze Środkowego Zachodu. Według babci najlepszą rozrywką było pojechać pociągiem do Chicago, założyć wielki kapelusz i spacerując po Michigan Avenue, oglądać wystawy i zadawać szyku w roli eleganckiej damy. Z konieczności czy z rządzeniem losu wyszła za mąż za farmera. Osiedli wśród bezmiaru pól pszenicznych, gdzie zaczęła usychać i więdnąć w schludnym, małym wiejskim domku, dużym w sam raz dla niej, dzieci i męża, jak Pan Bóg przykazał. Nie miała już czasu na tamto frywolne życie, które kiedyś wiodła. Miała za dużo dzieci, za dużo babskich zajęć. Pewnego dnia, wiele lat później, wyszorowawszy uprzednio na kolanach podłogi w kuchni i w salonie, założyła swą najlepszą jedwabną bluzkę, zapięła długą spódnicę, a na głowę włożyła ogromny kapelusz. Przystawiła sobie strzelbę męża do ust i pociągnęła spust. Każda kobieta wie, dlaczego wcześniej wymyła podłogi. Głód duszy może przyprawić kobietę o nieznośne cierpienia, ponieważ dusza kobiety ma potrzebę wyrażania siebie w swoisty, uczuciowy sposób. Musi się rozwijać i kwitnąć w poczuciu sensu tego, co robi niegnębiona przez nikogo. W tym znaczeniu krwawy klucz mógłby reprezentować także żeńską linię krwi wszystkie dotychczasowe kobiety. Która z nas nie miała przynajmniej jednej bliskiej, ukochanej kobiety, która postradała instynkt dokonywania słusznych wyborów, skutkiem czego była zmuszona żyć, wyrzucona poza nawias? Być może właśnie ty jesteś taką kobietą. Jednym z rzadziej dyskutowanych aspektów indywiduacji jest to, że kiedy próbujemy jak najlepiej oświetlić mroki psychiki, cienie, które powstają tam, gdzie światło nie pada, stają się jeszcze ciemniejsze. Rzuciwszy światło na jakąś część psychiki, musimy się później zmagać z jeszcze głębszym mrokiem. Tej ciemności nie wolno pozostawić samej sobie. Klucza nie wolno ukrywać ani zapominać. Pytania trzeba zadać i trzeba na nie odpowiedzieć. Ciężka praca z reguły odbywa się w ciemnościach. Kobieta odważna, zdobywająca mądrość, doprowadzi do rozkwitu nawet najbardziej jałową, psychiczną krainę. Bo jeśli będzie budować tylko na najlepszych ziemiach, przestanie stawiać sobie ambitne cele. Nie bójcie się więc badać rzeczy najgorsze, najtrudniejsze. To umocni, zahartuje, da świeże spojrzenie i sposobność do przemyślenia na nowo życia i istoty duszy. To w tym psychicznym użyźnieniu gleby jaśnieje dzika kobieta. Nie obawia się najciemniejszych ciemności, bo potrafi je przeniknąć. Nie obawia się padliny, śmieci, brudów, rozkładu, gnicia, smrodu, krwi, rozrzuconych, zimnych kości, umierających dziewcząt, ani morderczych mężów. Może na to patrzeć, potrafi to znieść, potrafi pomóc. Tego właśnie uczy najmłodsza siostra z opowieści o Sinobrody. Szkielety w komnacie symbolizują w najbardziej pozytywny sposób niezniszczalną siłę kobiecości. Kości to archetypowy symbol tego, co w żaden sposób nie może ulec zniszczeniu. W swojej kwintesencji historie o kościach mówią o tym w psychice, co jest nie do pokonania. Jedyną niezniszczalną rzeczą, jaką posiadamy, jest dusza. Kiedy mówimy o esencji kobiecości, mamy na myśli kobiecą duszę. Kiedy mówimy o ciałach porozrzucanych w lochu, chcemy powiedzieć, że coś złego się stało z naszą duchową siłą, lecz mimo, że pozbawiona została zewnętrznej żywotności, mimo, że siły życiowe z niej uszły, nie została zniszczona doszczętnie. Może się odrodzić, a odradza się przez młodą kobietę i jej siostry, którym ostatecznie daje się przełamać utarty schemat niewiedzy, dzięki temu, że bez drżenia patrzą na potworności, nie odwracając wzroku. Widzą i potrafią znieść to, co widzą. Tu wracamy do krainy Laloby. Do archetypowej jaskini, gdzie mieszka zbierająca kości. Oto przed nami szczątki tego, co kiedyś było pełną kobietą. Jednak w przeciwieństwie do archetypu dzikiej kobiety, która w cyklicznych aspektach życia i śmierci uśmierca to, co gotowe jest już na śmierć, a z martwych szczątków pozwala wylęgać się nowemu życiu i zwraca je światu. Sinobrody zabija i rozczłonkowuje kobietę, aż zostaną z niej nagie kości. Nie pozostawia jej urody, miłości, jaźni, a tym samym żadnej możliwości działania we własnej sprawie. By znaleźć na to lekarstwo, jako kobiety musimy wejrzeć w śmiercionośną moc, która nas więzi. Zobaczyć skutki jej zbrodniczego działania, świadomie wyryć je w umyśle, a potem działać w swoim niewie i imieniu. Symbole piwnicy, lochu, jaskini są ze sobą powiązane. To starożytne miejsca inicjacji miejsca, przez które kobieta wstępuje do zamordowanych, przełamuje tabu. By odkryć prawdę, dzięki swej bystrości i wysiłkom ostatecznie tryumfuje, wypędzając, przeobrażając lub wykorzeniając zabójcę duszy. Opowieść o Sinobrodym wyraźnie instruuje, co mamy robić: wytropić martwe ciała. Iść za instynktem, bez grozy przyjmować straszny widok, zebrać psychiczne siły i pozbyć się niszczycielskiej energii. Jeśli kobieta nie spojrzy wprost na własną martwotę i rzeź dokonaną w psychice, to pozostanie uległa wobec rozkazów drapieżcy. Jednak kiedy w swej duszy otworzy zakazaną komnatę, która ukaże jej obraz śmierci i rzezi, zrozumie, że różne elementy jej żeńskiej natury, jej instynktownej psychiki zostały wymordowane i zaginęły nędzną śmiercią za fasadą dobrobytu. Teraz, kiedy to widzi, kiedy uświadamia sobie swoją niewolę i fakt, że jej życie psychiczne rzucono na szalę może stawić czoło mrokom z jeszcze większą mocą. Kluczenie i lawirowanie W języku myśliwych, kluczenie i lawirowanie to określenia opisujące uciekające przed pogonią zwierzęta, nurkujące w podziemne korytarze, by pojawić się potem za plecami drapieżnika. Jest to psychiczny manewr, który wykonuje żona Sinobrodego, by odzyskać suwerenność we własnym życiu. Sinobrody, odkrywszy domniemane oszustwo żony, chwyta ją za włosy i ciągnie w dół po schodach. Teraz twoja kolej ryczy, zabójczy element nieświadomości buntuje się i grozi zniszczeniem świadomej kobiety. Psychoanaliza, interpretacja snów, samopoznanie, penetrowanie swego wnętrza podejmujemy je, ponieważ są to sposoby kluczenia i lawirowania. Dzięki nim możemy dać nura w podziemne korytarze i wychylić się z innej strony i spojrzeć na sprawę z odmiennej perspektywy. Bez możliwości patrzenia i autentycznego widzenia wymyka nam się to, czego się nauczyłyśmy o naszym ego i duchowej jaźni. W opowieści o Sinobrodem psychika próbuje uniknąć zabójczego ciosu. Nie jest już naiwna, nauczyła się przebiegłości, prosi o czas na przygotowanie, innymi słowy, czas, by się wzmocnić przed ostatecznym starciem. Z zewnętrznej rzeczywistości także spotykamy kobiety planujące ucieczkę, czy to od dawnego, wyniszczającego trybu życia, czy też od kochanka, czy od pracy. Chce zyskać na czasie, gra na zwłokę, obmyśla strategię i wewnętrznie zbiera siły, zanim dokona zewnętrznej przemiany. Czasami właśnie rodzaj olbrzymiego zagrożenia ze strony drapieżcy powoduje, że kobieta ulega metamorfozie z uległej i słodkiej w bystrooką i czujną. Oba aspekty psychiki drapieżca i potencjał młodości jednocześnie dochodzą do punktu wrzenia. Kiedy kobieta pojmie, że stała się zdobyczą zarówno w świecie wewnętrznym, jak i zewnętrznym, ledwie może to znieść. Ten fakt jest ciosem w istotę tego, czym jest. Nie ma już innego wyboru, niż obmyślić plan, jak zniszczyć prześladowczą moc. Tymczasem jej wewnętrzny drapieżca wpada we wściekłość, że ośmieliła się otworzyć zakazane drzwi i krąży niezmordowanie, próbując odciąć jej wszystkie drogi ucieczki. Jego niszczycielska siła staje się śmiercionośna. Oświadcza, że kobieta pogwałciła najświętszą świętość i za to musi zginąć. Kiedy oba przeciwstawne aspekty kobiecej psychiki sięgają punktu krytycznego, kobieta czuje się niewiarygodnie wyczerpana rozrywaniem jej libido w dwóch przeciwnych kierunkach. Ale nawet jeśli jest śmiertelnie wycięczona zmaganiami, jakiekolwiek one są, nawet jeśli jej dusza usycha, musi nadal planować ucieczkę, musi mimo wszystko brnąć dalej. Te krytyczne chwile przypominają przebywanie dzień i noc na silnym mrozie. Aby przetrwać, nie możemy poddać się zmęczeniu. Zasnąć oznacza pewną śmierć. To najgłębsza inicjacja, wtajemniczenie w umiejętność zdrowego, instynktownego postrzegania, podczas której drapieżca zostaje rozpoznany i wygnany. Jest to moment, w którym pojmana kobieta przestaje być ofiarą, a staje się istotą o przenikliwym umyśle, wyostrzonym słuchu i bystrym wzroku. Jest to czas, kiedy udręczona dusza nad ludzkim wysiłkiem dokonuje ostatecznego dzieła. Pytania wciąż dopomagają, bo klucz dalej wylewa swą mądrą krew, nawet kiedy drapieżca broni dostępu do świadomości, obłąkańczo powtarza za świadomość zginiesz. W odpowiedzi kobieta musi go zwieść tak by sądził, że jest dobrowolną ofiarą, podczas gdy ona już planuje jego zgon. W świecie zwierzęcem istnieje coś takiego jak tajemniczy taniec psychiczny drapieżnika z ofiarą. Mówi się, że jeśli ofiara wysyła szczególny, pełen uległości sygnał wzrokowy i wpada w szczególny rodzaj drżenia, które powoduje słabe falowanie skóry na mięśniach, to w ten sposób komunikuje drapieżcy swoją słabość i godzi się zostać łupem. Czasem trzeba drżeć i umykać, ale są chwile, kiedy nie wolno tego robić. W krytycznym momencie kobieta nie może zadrżeć, nie może okazać słabości. Kiedy żona Sinobrodego błaga o czas, by przygotować się na śmierć, nie jest to oznaka uległości wobec drapieżcy. To jej chytry sposób na przygotowanie mięśni do walki. Jak leśne zwierzęta szykuje się do frontalnego ataku – Znika pod ziemią, by uciec przed drapieżcą i niespodziewanie wynurza się za jego plecami. Krzyk. Kiedy sinobrody grzmi na żonę, ona stara się zyskać cenne sekundy, próbuje zebrać energię, by obezwładnić prześladowcę, którym może być. Osobno lub w połączeniu, niszczący wpływ w religii, małżonka, rodziny, własnych kompleksów albo kultury, w której żyje. Żona Sinobrodego prosi o życie, ale przebiegle. Proszę, szepcze, pozwól mi przygotować się na śmierć. Dobrze, warczy Sinobrody. Kwadrans, a potem zginiesz. Młoda kobieta wzywa swych psychicznych braci. Co oni symbolizują w kobiecej psychice? To silniej umięśniona z natury, bardziej agresywna siła napędowa psychiki. Symbolizują w kobiecie moc, która zaczyna działać, kiedy nadchodzi czas zabijania niegodziwych impulsów. Chociaż ten atrybut jest tu. Uosobiany przez postacie płci męskiej nie ma to znaczenia, bo w opowieściach taką rolę odgrywają także góry zamykające intruza w swoim wnętrzu lub słońce, które zniża się na chwilę, by spalić grabieżcę na popiół. Żona mknie po schodach do swojego pokoju i wysyła siostry na wały obronne. Woła do nich: Czy bracia już nadjeżdżają? Siostry odpowiadają, że jeszcze nic nie widzą. Kiedy Sinobrody krzyczy na nią, by zeszła do piwnicy i dała sobie wreszcie ściąć głowę, ona znowu woła do sióstr. Czy bracia nadjeżdżają? A siostry odkrzykują, że w oddali chyba majaczy wirujący tu Oto cały scenariusz przepływu wewnętrznej siły psychicznej kobiety. Siostry, te mądrzejsze, zajmują centralną pozycję w ostatnim stadium inicjacji, stają się jej oczami. Wołanie kobiety pokonuje długi wewnętrzny dystans do miejsca, gdzie mieszkają bracia, do tych aspektów psychiki, które są wyćwiczone do walki. Ale obronne aspekty psyche nie są zrazu tak bezpośrednio bliskie świadomości, jak powinny być. U wielu kobiet gotowość bojowa i waleczność są zbyt oddalone od świadomości, by działać skutecznie. Kobieta musi się wprawiać w przywoływaniu, wyczarowywaniu wojowniczej, niepokornej natury, atrybutów symbolizowanych przez birujący słup powietrza, tuman kurzu na drodze. Oznaczają one wewnętrzną siłę determinacji, która, jeśli nie ulegnie rozproszeniu, daje kobiecie potężną energię. Zachowując gotowość bojową, kobieta nie straci świadomości, nie będzie pogrzebana z całą resztą. Raz na zawsze pokona śmiercionośny aspekt psychiki, utratę libido, utratę pasji życia. Podczas gdy istotne pytania dają otwartość i poczucie swobody, bez których się nie wyzwoli, bez oczu swoich sióstr, bez muskułów, mieczem walczących braci, nie może w pełni zwyciężyć. Sinobrody woła żonę i zaczyna się wspinać z łoskotem po schodach. Żona krzyczy do sióstr, czy widzicie braci? A siostry odkrzykują, ta, widzimy ich teraz, już tu są. Bracia galopują zamkowym korytarzem, wpadają do komnaty i ciągną sinobrodego na parapet. Tam zabijają go mieczami, a jego szczątki zostawiają padlinożercom. Kiedy kobieta odrzuca postawę naiwności, towarzyszy jej coś niezbadanego. W tym przypadku, wzbogacona o nową wiedzę, mądrzejsza, wzywa na pomoc tkwiącą w jej wnętrzu męską energię. W psychologii jungowskiej ten element to animus. Jest to częściowo śmiertelny, częściowo instynktowny, częściowo kulturowy element kobiecej psychiki, który w symbolice baśni i snów pojawia się jako syn, małżonek, obcy mężczyzna lub kochanek, stanowiący czasem zagrożenie zależnie od stanu psychicznego kobiety w danym momencie. Ta psychiczna figura ma szczególną wartość, ponieważ jest obdarzona cechami, które w tradycyjnym procesie wychowania i socjalizacji są wykorzeniane z kobiety. Jedną z ważniejszych jest agresja. Jeśli ów element przeciwnej płci jest zdrowy, tak jak w przypadku symbolicznych braci w opowieści o Sinobrodym, to kocha kobietę, w której zamieszkuje. To wewnętrzna energia, która pomaga psychice osiągnąć wszystko, czego zapragnie. Mężczyzna dysponuje psychiczną siłą mięśni, podczas gdy kobieta ma odmienne zdolności. On będzie pomagał i towarzyszył jej w dążeniu do świadomości. Dla wielu kobiet ten aspekt przeciwnej płci jest mostem łączącym wewnętrzny świat myśli i uczuć ze światem zewnętrznym. Im silniejszy, solidniejszy i szerszy jest animus, wyobraźmy go sobie jako most, tym sprawniej, z większą klasą i w bardziej konkretny sposób kobieta daje wyraz swoim ideałom i kreatywności w zewnętrznym świecie. Kobieta, której animus jest słabo rozwinięty, może mieć mnóstwo oryginalnych myśli i pomysłów, ale nie potrafi ich realizować w zewnętrznym świecie. Wprowadzane w czyn wspaniałe wizje pozostają w martwym punkcie. Bracia symbolizują dar siły i szybkiego działania. Z ich pomocą na koniec dokonuje się kilka zmian. Po pierwsze, przemożna, paraliżująca moc drapieżcy zostaje w kobiecej psychice zneutralizowana. Po drugie, dziewczę o zamglonych oczach wyrasta na kobietę o bystrym wzroku. Po trzecie, kiedy zawoła, u jej boku staną waleczni sojusznicy. Zjadający grzechy. Sinobrody jest na wskroś przejmującą opowieścią o rozerwaniu i ponownym zespoleniu. W końcowej części opowieści ciało Sinobrodego zostaje rzucone na pożarcie padlinożercom, kormoranom, drapieżnym ptakom i myszołowom, by je rozszarpały i rozniosły. Oto bardzo dziwne i mistyczne zakończenie. W starożytności wierzono w istnienie duszy zwanych zjadającymi grzechy. Były one uosabiane przez duchy, ptaki lub zwierzęta, rzadziej przez ludzi, które podobnie jak kozły ofiarne brały na siebie grzechy, to jest psychiczne nieczystości wspólnoty. W ten sposób lud zostawał oczyszczony i wybawiony od zgnilizny trudnego lub źle przeżytego życia. Wiemy już, że pierwotne siły natury obrazuje ta, która odnajduje umarłych, ta, która śpiewa nad ich kośćmi, przywracając ich do życia. Natura życia, śmierci, życia, to centralny atrybut instynktownej natury kobiety. W mitologii staroskandynawskiej zjadający grzechy to padlinożercy, którzy pożerają martwe ciało. Inkubują je w swoich brzuchach i zabierają do piekła. Nie jest to miejsce, ale osoba, bogini życia i śmierci. Uczy ona umarłych życia w spak. Stają się coraz młodsi i młodsi, aż są gotowi narodzić się na nowo i ponownie przychodzą na świat. Zjadanie grzechów i grzeszników następująca po nim inkubacja i ponowne wypuszczenie w życie składające się na proces indywiduacji najbardziej podstawowych aspektów psychiki. W tym świetle jest słuszne i pożądane, żeby odebrać życiowe siły drapieżnym elementom psychiki innymi słowy: zabić je pozbawić energii. Wówczas mogą zostać zwrócone w współczującej matce życia, śmierci życia, przeobrazić się i narodzić na nowo, być może w mniej kontrowersyjnej postaci. Wielu badaczy zajmujących się tą opowieścią uważa, że sinobrody reprezentuje siłę tak perfidną, że nie może być ona zbawiona ani odkupiona. Według mnie do tego aspektu psychiki należy podejść inaczej. Nie jak do masowego mordercy, który ma się przeobrazić w kryształowy charakter, ale raczej jak do kogoś, kogo trzeba umieścić w zakładzie psychiatrycznym. Musi jednak być to miejsce godziwe, z widokiem na drzewa i niebo, z dobrym jedzeniem i kojącą muzyką, a nie oddział zamknięty, gdzie będzie upodlony i torturowany. Z drugiej strony nie chcę twierdzić, że nie ma takiej rzeczy jak zło absolutne, którego nie można odkupić, bo takie także istnieje. Z upływem czasu pojawia się mistyczne przeświadczenie, że każda praca nad indywiduacją dokonana przez istoty ludzkie rozprasza mroki zbiorowej nieświadomości wszystkich ludzi, w której zamieszkuje drapieżca. Jung powiedział kiedyś, że Bóg stał się bardziej świadomy, kiedy ludzie stali się bardziej świadomi. Zakładał, że to sami ludzie rozświetlają ciemną stronę Boga, wyprowadzając swoje demony na światło dnia. Nie twierdzę, że wiem, w jaki sposób się to wszystko odbywa, ale zgodnie z wzorcem archetypowym wyglądałoby to mniej więcej tak. Zamiast pomstować na drapieżcę psychiki, Zamiast przed nim uciekać, rozbijamy go. Osiągamy to, nie dopuszczając do siebie budzących wewnętrzny konflikt myśli o naszym życiu duchowym, a zwłaszcza o naszej wartości. Łapiemy złe, wrogie myśli, zanim urosną na tyle, by wyrządzić nam szkodę, po czym je niszczymy. Unieszkodliwiamy drapieżcem, przeciwstawiając jego diatrybom własne ożywcze prawdy. Drapieżca nigdy nie skończysz tego, co zaczęłaś. Ty? Wiele rzeczy doprowadzam do końca. Osłabiony atak naturalnego drapieżcy, biorąc do serca i analizując to, co prawdziwe w jego słowach i odrzucając resztę. Niszczymy drapieżcę, zdając się na intuicję i instynkty, opierając się jego pokusom. Gdybyśmy miały zrobić listę wszystkich dotychczasowych strat, przypomnieć sobie wszystkie rozczarowania, bezsilność w chwilach cierpienia, wszystkie niespełnione, lukratywne fantazje, zrozumiałybyśmy, że są to najwrażliwsze obszary naszej psychiki. Drapieżca apeluje właśnie do tych spragnionych i zaniedbałych, czułych punktów, by ukryć fakt, że jego jedyną intencją jest wciągnąć ofiarę do piwnicy i wyssać energię, dokonać transfuzji świeżej krwi dla siebie. W finale opowieści o Sinobrodym jego kości i chrząstki zostają rzucone sępą. To daje wgląd w proces przeobrażenia drapieżcy. Jest to ostatnie zadanie kobiety w jej podróży z Sinobrodym, pozwolić naturze życia, śmierci, życia rozerwać drapieżcę na strzępy i roznieść po lasach, by tam stał się zalążkiem nowego życia, przeobrażał się i powtórnie przychodził na świat. Kiedy przestajemy być zabawką w rękach drapieżcy, uchodzą z niego siły i nie potrafi już działać bez nas. Mówiąc krótko, wpędzamy go w te pokłady psychiki, gdzie dzieło kreacji jeszcze się nie dokonało, wszystko pozbawione jest formy. Pozwalamy mu bulgotać w weterycznej zupie, póki nie znajdziemy dlań najlepszego kształtu, formy, którą wypełni, kiedy psychiczne energum drapieżcy. Poddaje się nam, daje się urabiać, może się stać pożyteczne. Jesteśmy więc twórczyniami. Surowa substancja to nasze tworzywo. Kiedy kobiety pokonują swojego drapieżcę, przejmują władzę nad tym, co w nim pożyteczne, i odrzucając całą resztę, odkrywają, że nareszcie czują się pełne energii, witalności, głębi. Odebrały to, co im wykradziono, wigor i treść życia. Pozytywne wykorzystanie energii drapieżcy można rozumieć na kilka sposobów. Jego furię można przekształcić w ogień duszy, żarliwość potrzebną do realizacji szczytnych celów. Jego spryt i przebiegłość pomoże spojrzeć na wiele rzeczy z dystansu. Jego śmiercionośną moc można wykorzystać do likwidacji tego, co w kobiecie powinno obumrzeć, albo dlaczego ona powinna umrzeć w swoim zewnętrznym życiu, a mogą to być rozmaite rzeczy w różnych momentach życia. Zazwyczaj kobieta sama dobrze wie, co to jest. Wykorzystując martwe członki sinobrodego, to jakby wyodrębnić lecznicze substancje strującej bladonny, Szukać uzdrawiających właściwości w straszliwym mroku nocy i stosować je uważnie i ostrożnie w kuracji. Popioły pozostałe po sinobrodym odrodzą się więc, ale w formie już nie tak groźnej, zdradliwej i niszczącej, w formie pomniejszonej, łatwiejszej do rozpoznania i zniszczenia, bo spożytkowano jego destrukcyjną energię skierowaną ją ku rzeczom pożytecznym i znaczącym. Sinobrody to jedna z kilku pouczających opowieści, które uważam za bardzo ważne dla kobiet, niekoniecznie młodych wiekiem, ale niedojrzałych psychicznie. Jest to opowieść o naiwności, ale także o odważnym łamaniu zakazu patrzenia. Jest to opowieść o ostatecznym rozbiciu i przemianie naturalnego drapieżcy psychiki. Osobiście głęboko wierzę, że ukrytą intencją tej opowieści jest tchnąć życie w martwotę naszego wnętrza. Historia o sinobrodym jest leczniczą substancją, szczególnie ważną, nieodzowną, jeśli wewnętrzne życie kobiety uległo lękom, rozbiciu, ciasnocie. Zakończenie historii rozprasza lęk, dostarcza odpowiedniej dawki adrenaliny we właściwych momentach, a co najważniejsze, dla złapanej w pułapkę naiwnej istoty, otwiera drzwi w murach, które przedtem były ślepe. W najgorszej fundamentalnej warstwie opowieść o Sinobrodym ofiaruje świadomość psychiczny klucz czyli zdolność do zadawania wszystkich bez wyjątku pytań o siebie, rodzinę, o własne starania i toczące się wokół życie. Wówczas niczym dzikie stworzenie, które obwąchuje nieznany przedmiot, by dowiedzieć się, co to jest, kobieta zdobywa swobodę odkrywania prawdziwych odpowiedzi na najgłębiej skrywane, najbardziej mroczne pytania. Może wyrwać moc wszystkiemu, co trzymają w niewoli, wykorzystać tę moc, kiedyś użytą przeciw niej do własnych celów. To jest istota dzikiej kobiety. Sny kobiet o mężczyźnie w ciemności. Naturalny drapieżca psychiki pojawia się nie tylko w baśniach, ale i w snach. U kobiet pewien uniwersalny. Inicjacyjny sen pojawia się tak często, że dziwne jest, jeśli kobieta 25-letnia nigdy go nie miała. Sen taki zwykle powoduje gwałtowne przebudzenie z uczuciem wyczerpania i niepokoju. Jego schemat jest następujący. Śniąca jest sama, często we własnym domu. Na zewnątrz w ciemności ktoś się czai. Przerażona dzwoni po pomoc. Nagle zdaje sobie sprawę, że napastnik jest już w domu, blisko niej. Czuje jego oddech, może nawet dotyk. I nie może nigdzie zadzwonić. Budzi się raptownie z ciężkim oddechem: serce wali jej jak młot. Sen o mężczyźnie w ciemności ma także silne aspekty fizjologiczne. Towarzyszy mu pocenie się, uczucie wysiłku. Ciężki oddech, przyspieszone bicie serca, a czasem krzyk i jęk strachu. Można by powiedzieć, że scenarzysta snu porzucił subtelne aluzje i bombarduje obrazami, które wstrząsają całym układem nerwowym śniącej, w ten sposób komunikując, że to sprawa niecierpiąca zwłoki. Napastnicy z tego snu to zwykle według słów śniących kobiet terroryści, gwałciciele, bandyci, dusiciele, faszyści z obozów koncentracyjnych, okrutni mordercy, przestępcy, wykolejeńcy, złodzieje. Istnieje kilka płaszczyzn interpretacji takiego snu zależnych od okoliczności życiowych i wewnętrznych dramatów śniącej. Często sen jest wyraźną wskazówką, że świadomość kobiety, jak to się dzieje u bardzo młodych dziewcząt, zaczyna dojrzewać do konfrontacji z faktem istnienia wewnętrznego psychicznego drapieżcy. W innych sytuacjach może być swego rodzaju zwiastunem, że śniąca kobieta właśnie odkryła, albo za chwilę odkryje i zacznie uwalniać zapomnianą, trzymaną w niewoli funkcję psychiki. W jeszcze innych okolicznościach sen wiąże się z coraz bardziej skomplikowanymi problemami kultury i społeczeństwa, a nie osobistego życia śniącej, z problemami, z którymi pragnie walczyć, od których chce uciec. Najpierw rozważymy zawarte w tym motywie subiektywne treści dotyczące osobistego i wewnętrznego życia śniącej. Sen o mężczyźnie w mroku mówi kobiecie, w jak trudnym znajduje się położeniu. Mówi o jej okrucieństwie wobec samej siebie, uasabianym przez dusiciela ze snu. Jak żona Sinobrodego, jeśli kobieta świadomie sformułuje kluczowe pytanie i uczciwie na nie odpowie, to będzie uwolniona. Wtedy bandyci i intruzi, drapieżcy psychiki – będą wywierać na niej znacznie mniejszą presję. Oddalą się do odległych rejonów nieświadomości. Wówczas będzie mogła zwalczać ich metodycznie, nieogarnięta paniką. Mężczyzna w mroku pojawia się w kobiecych snach, kiedy inicjacja, psychiczna przemiana, przejścia do innego, bardziej dojrzałego, bardziej dynamicznego poziomu wiedzy i działania jest już blisko. Ten sen przytrafia się zarówno kobietom po raz pierwszy przychodzącym inicjacją, jak również tym, które mają już za sobą kilka rytuałów przejścia, jako że takich inicjacji w życiu jest więcej. Nieważne, jakiego wieku dożywa kobieta, nieważne, ile mija lat, wciąż ma przed sobą kolejne epoki, etapy, pierwsze razy. Na tym właśnie polega inicjacja tworzy arkady, szereg łuków, do których przejścia musimy się przygotować, by dotrzeć do nowego wymiaru poznania i istnienia. Sny to portale, bramy wejściowe, przygotowania i duchowe ćwiczenia przed kolejnym krokiem w świadomość, przed następnym dniem w procesie indywiduacji. Tak więc kobieta może mieć sen od wtedy, gdy w jej stanie psychicznym dominuje stagnacja lub zbytnie zadowolenie z siebie, można zaryzykować stwierdzenie, że sen się pojawia, by wywołać burzę w psychice, zdopingować do energicznej pracy, ale jest on także potwierdzeniem, że życie kobiety potrzebuje zmiany, że śniąca popadła w znudzenie lub niemoc w obliczu trudnego wyboru, że z niechęcią myśli o następnym kroku, o przebyciu kolejnego odcinka, że lęka się wydrzeć drapieżcy własne siły, że po prostu nie przywykła do bycia, działania, walki na pełnych obrotach z wykorzystaniem wszystkich możliwości. Sen o mężczyźnie czającym się w mroku to także sygnał pobudki, mówi, uważaj, coś złego dzieje się w otaczającym cię świecie, w życiu osobistym, w naszej cywilizacji. Klasyczna teoria psychologiczna, całkowicie pomijając ten problem, rozważa psychikę ludzką w oderwaniu od przywiązania człowieka do kraju, w którym żyje, do jego wiedzy na temat kulturowych przyczyn niezadowolenia, niepokojów i zamieszek. Jednocześnie oddziela psychikę od polityki i ideologii które kształtują zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne życie człowieka, tak jakby świat realny nie był tak samo surrealistyczny, tak samo pełen symboli i nie narzucał się życiu duchowemu równie silnie jak wewnętrzny zgiełk. Kraj, kultura i polityka kształtują indywidualny krajobraz psychiczny i są równie godne poznania i rozważenia w tym świetle jak ludzki, subiektywny mikroklimat. Kiedy świat zewnętrzny zaczyna się wdzierać w podstawy życia duchowego jednostki czy wielu jednostek, sny o mężczyznach czających się w mroku pojawiają się całymi legionami. Zawsze mnie fascynowało gromadzenie snów kobiet głęboko dotkniętych problemami współczesnego świata. Na przykład tych mieszkających blisko toksycznych hut w York City w Idaho. posny niezwykle świadomych kobiet aktywnie zaangażowanych w działalność społeczną i ochronę środowiska, jak Las Guerrillas Companeras, walczące siostry w Quebrada w Ameryce Środkowej, członkinie. Kofradias de Santuarios. W USA. Zwolenniczki praw obywatelskich w krajach latynoskich. One wszystkie mniewają sny o mężczyźnie w ciemności. Ogólnie wydaje się, że dla naiwnych lub żyjących w niewiedzy śniących te sny to larum, dzwon na trwogę. Hola, uważaj, jesteś w niebezpieczeństwie. Dla kobiet świadomych i zaangażowanych społecznie. Mężczyzna w mroku wydaje się środkiem wzmacniającym, który przypomina im z czym walczą, który zachęca i dodaje ducha, by się nie poddawały, zachowały czujność, kontynuując to, co jest do zrobienia. Tak więc, kiedy kobiety śnią o naturalnym drapieżce, nie zawsze jest to wyłącznie komunikat o ich wewnętrznym życiu. Czasem jego treścią są groźne aspekty otaczającej kultury. Czy będzie to niewielka, ale rządzona brutalnymi regułami społeczność w biurze, w kręgu własnej rodziny, w sąsiedztwie, czy też szeroko pojęta kultura religijna lub narodowa. Jak można się domyślić, każda grupa czy kultura ma własnego psychicznego drapieżcę, a z historii wiemy, że istniały takie epoki w dziejach cywilizacji, podczas których drapieżca był identyfikowany z absolutną władzą i obdarzony nią, dopóki ludzie o przeciwnych przekonaniach nie podnieśli buntu. Choć psychologia podkreśla rodzinne przyczyny ludzkich udręk i niepokojów, Czynnik kulturowy ma równie dużą wagę, gdyż kultura to jakby rodzina rodziny. A jeśli rodzina rodziny cierpi na różne choroby, to wszystkie rodziny należące do niej muszą się zmagać z tymi samymi dolegliwościami. Moi przodkowie mawiali: kultura kura, kultura leczy. Jeśli kultura jest uzdrowieniem, rodziny uczą się uzdrawiać. Będą mniej cierpieć, mniej się zmagać z chorobą i łatwiej wracać do zdrowia. Będą bardziej sobie oddane i pełne ciepłych uczuć. W kulturze, którą władza drapieżca, wszelkie nowe życie, które chce się narodzić, i stare życie, które powinno odejść, tkwią w miejscu, a psychiczne życie jej członków jest sparaliżowane lękiem i duchowym głodem. Nie można z całą pewnością stwierdzić, dlaczego intrus, który w kobiecych snach najczęściej przybiera postać atakującego mężczyzny, pragnie napastować instynktowną warstwę psychiki, a szczególnie jej pierwotny zwierzęcy dar intuicyjnej mądrości. Mówimy, że taka jest natura rzeczy, jednak stwierdzamy, że ten destrukcyjny proces się zaostrza, kiedy Kultura otaczająca kobietę zachęca, pielęgnuje i chroni niszczycielską postawę wobec głęboko instynktowej i uczuciowej natury. Tak więc te negatywne kulturowe wartości, na które drapieżca skwapliwie przystaje rosną w siłę w zbiorowej psychice wszystkich członków społeczności. Kiedy społeczeństwo nawołuje obywateli do nieufności i wystrzegania się głębokich życiowych instynktów, wówczas drapieżny element w psychice każdej jednostki zostaje wzmocniony i zaaktywizowany. Jednak nawet w społeczeństwach opartych na opresji jeśli w jakiejkolwiek kobiecie, dzika kobieta wciąż żyje, rozkwita, a nawet promienieje, to kluczowe pytania zostaną zadane i to nie tylko te, które pozwolą wejrzeć w głąb siebie, ale także te dotyczące samej kultury. Co się kryje za tymi zakazami, które widzę w zewnętrznym świecie? Ile dóbr i wartości poszczególnych ludzi, kultury, ziemi i ludzkiej natury zostało uśmierconych i leginie powoli? Rozważywszy te kwestie, kobieta może działać zgodnie ze swymi możliwościami i uzdolnieniami. Wziąć świat w ramiona i działać dla jego dobra, niosąc uczucie i pokrzepienie, to potężne dzieło pierwotnego ducha. Z tej przyczyny kobieta musi zachować swą pierwotną naturę, a nawet w niektórych przypadkach strzec jej z niezwykłą czujnością przed nagłym porwaniem albo stłamszeniem. Trzeba pielęgnować naturalne instynkty, chronić je, pozwalać im wzrastać, bo nawet w najbardziej ograniczających warunkach, jakie narzuca kultura, rodzina czy własna psychika, Kobiety, którym udało się zachować łączność z najgłębszymi, pierwotnymi instynktami, o wiele rzadziej ulegają niemocy i stagnacji. Choć źle się dzieje, kiedy kobieta zostaje uwięziona lub podstępnie trzymana w naiwności. I uległości, to zawsze zostanie jej dość energii, by pokonać prześladowcę, najechać go, wyprzedzić, a na koniec wyrwać siebie i konstruktywnie przeobrazić. Jest jeszcze jedna szczególna sytuacja, kiedy kobiety śnią o mężczyźnie w mroku. Wtedy, gdy ich wewnętrzny ogień twórczy pali się i dymi, niepilnowany. Kiedy zostaje tylko kilka szczap drewna w kąciku lub kiedy białe popioły narastają z każdym dniem, a kociołek wciąż stoi pusty. Taki syndrom może się pojawić u doświadczonych artystek, podobnie u kobiet, które po raz pierwszy poważnie wykorzystują swój talent. Pojawia się, kiedy drapieżca wdziera się w psychikę. W rezultacie kobieta wykorzystuje każdy powód, by robić cokolwiek innego, tylko nie siedzieć nad kartką, nie stać przy sztalugach, nie podróżować, nie doprowadzać do końca tego, co jej drogie, na czym jej zależało. W takich przypadkach sen o mężczyźnie z mroku, chociaż towarzyszy mu lęki i łomot serca, nie jest snem złowieszczym. To bardzo pozytywny przejaw właściwej, zrodzonej w samą porę potrzeby przebudzenia, otwarcia oczu na niszczycielskie posunięcia we własnej psychice, na intruza. Który kradnie ogień, odbiera moc twórczą, rabuje miejsce, czas i terytorium do tworzenia. Często twórcze przedsięwzięcia zwalniają tempo lub utykają na mieliźnie, ponieważ w głębi naszej psychiki tkwi ktoś, to ma o nas bardzo złe mniemanie, a my ulegamy mu, zamiast się zbuntować, roztrzaskać mu głowę i uciekać do wolności. W wielu przypadkach, dla ratowania sytuacji, trzeba tylko potraktować siebie, swoje pomysły, sztukę o wiele poważniej niż dotychczas. Z powodu braku Marty Linearnego i Party Linearnego wsparcia na przestrzeni wielu pokoleń, docenienie twórczego życia, to jest docenienie całkowicie oryginalnych, pięknych, twórczych idei i dzieł pochodzących ze spontanicznej, pierwotnej duszy, stało się dla kobiet wiecznym problemem. W gabinecie nieraz widywałam poetki, niedbale ciskające swe maszynopisy na sofę, jakby poezja była dla nich raczej ucieczką niż skarbem. Malarki przynoszące swe obrazy na sesję, wchodząc byle jak, opierały je o drzwi. Widziałem błyski zawiści w oczach kobiet, kiedy próbowały ukryć złość, że inni potrafią tworzyć, a one z jakiegoś powodu nie mogą. Słyszałem wszystkie rodzaje wymówek, jakie kobieta może wymyślić. Nie mam talentu, nie jestem ważna, nie jestem wykształcona, nie mam pomysłów, nie wiem jak, nie wiem co i najbardziej bulwersująca ze wszystkich nie mam czasu nieodmiennie mam ochotę złapać je za nogi i potrząsnąć aż pożałują swoich słów i przyrzekną że przestaną pleść bzdury nie muszę nimi potrząsać bo zrobi to za mnie mężczyzna w mroku a jeśli nie on to inna postać z ich snów Sen o mężczyźnie z mroku jest koszmarem, a koszmary najczęściej bardzo dobrze wpływają na twórczość. Pokazują artyście, co się z nim stanie, jeśli pozwoli zakopać swój talent. Ten sen najczęściej wystarcza, by tak przerazić artystkę, że wraca ona do tworzenia. W najgorszym razie może tworzyć dzieła, które rzucą światło na mroczną istotę ze snów. Groźba mężczyzny w ciemności jest przestrogą dla każdej z nas. Jeśli nie będzie się strzegło swoich skarbów, to zostaną skradzione. Idąc tym tropem, można by wnioskować, że kiedy kobieta ma jeden lub całą serię takich snów, otwiera się przed nią wielka brama do krainy inicjacji, gdzie dokona się ponowna ocena talentu. Cokolwiek niszczyło, grabiło jej duszę, tam zostanie rozpoznane, zatrzymane, nazwane i pokonane. Kiedy kobieta czyni wysiłki, by wytropić drapieżcę we własnej psychice i uzmysłowi sobie jego obecność, staczając z nim nieuniknioną walkę, drapieżca wycofa się do bardziej odizolowanego obszaru w psychice. Natomiast jeśli drapieżca zostanie zlekceważony, to będzie coraz bardziej nienawistny i zazdrosny, pragnąc uciszyć kobietę na zawsze. Z praktycznego punktu widzenia sny o i mężczyźnie w mroku są bardzo ważne, bo pomagają oczyścić życie z elementów negatywnych. Czasami konieczne jest ograniczenie lub rozluźnienie pewnych związków, bo jeśli kobieta jest otoczona przez osoby otwarcie, wrogo nastawione albo lekceważące jej przeżycia, to jej wewnętrzny drapieżca czerpie z nich pożywkę, staje się silniejszy i bardziej agresywny. Kobiety często ambiwalentnie podchodzą do własnej agresji wobec intruza, ponieważ sądzą, że są w sytuacji bez dobrego wyjścia. I tak źle, i tak niedobrze. Jeśli nie wyrwą się na wolność, to mężczyzna z mroku zostanie ich panem, a one niewolnicami. Jeśli zdołają uciec, to będzie je bezwzględnie prześladował, jak swoją własność. Kobiety obawiają się, że będzie ich szukał tak długo, aż znowu rzuci je na kolana, a ta obawa wyraża się w treści ich snów. Z tego powodu kobiety zazwyczaj uśmiercają swoje oryginalne, twórcze, uczuciowe i dzikie natury w odpowiedzi na zagrożenie ze strony drapieżcy. Dlatego leżą jako trupy i szkielety w piwnicy Sinobrodego. Świadomość jest drogą wyjścia z klatki, ucieczki od tortur. Jest to ścieżka wprowadząca daleko od mężczyzny zmroku. Kobiety mają prawo bić się na śmierć i życie, żeby ją znaleźć i nią podążyć. W opowieści o Sinobrodym widzimy, jak kobieta, która uległa urokowi potwora, uczy się na własnych błędach, podnosi głowę i ucieka. Opowieść mówi o transformacji czterech ukrytych w cieniu introjekcji, które u kobiet są w swoistym konflikcie: brak integralnej wizji, brak wejrzenia w głąb, brak oryginalnego głosu, niezdolność do stanowczego działania. Aby Odegnać drapieżnika, musimy otworzyć lub siłą wyważyć wewnętrzne drzwi, by zobaczyć, co zostało zamknięte w środku. Musimy użyć wszystkich naszych możliwości, by znieść to, co zobaczymy. Musimy wypowiadać swoje prawdy jasnym, wyraźnym głosem i umieć używać intelektu, by właściwie postąpić z tym, co widzimy. Kiedy naturalne instynkty kobiety są silne, intuicyjnie rozpoznaje ona wewnętrznego drapieżnika węchem, wzrokiem, słuchem. Przeczuwa jego obecność, słyszy, jak się zbliża, i podejmuje kroki, by go zawrócić z drogi. Kobietę z osłabionym instynktem drapieżca dopada, zanim zdąży ona zauważyć jego obecność bo jej słuch, wiedza, percepcja zawodzą, głównie przez wspomniane introjekcje, które zachęcają ją do bycia miłą, do grzeczności, a zwłaszcza do niedostrzegania prześladowań. Jeśli chodzi o psychikę, trudno jest na pierwszy rzut oka odróżnić kobietę, która jeszcze nie przeszła inicjacji, młodą i naiwną, od kobiety, której instynkt uległ poważnemu osłabieniu. Żadna z nich nie wie zbyt wiele o mrocznym drapieżcy, dlatego obie są łatwowierne. Na szczęście dla nas, kiedy drapieżny element w kobiecej psychice zaczyna ożywać, zostawia nieomylny ślad w jej snach. Te ślady doprowadzą do jego wykrycia, pojmania i poskromienia. Lekarstwo na naiwność i osłabione instynkty jest jedno ćwiczyć się w słuchaniu intuicji, wewnętrznego głosu, zadawać pytania, być ciekawą i dociekliwą, ogarniać to, co się widzi i słyszy, a potem działać wedle tego, o czym wiadomo, że jest prawdziwe. Dusza otrzymała te intuicyjne siły w chwili urodzenia. Zostały przesłonięte, przykryte popiołami i ekskrementami wielu lat. Ale to jeszcze nie koniec świata. To wszystko można zmyć. Trochę skrobania i szorowania, trochę praktyki, a zdolność percepcji zostanie przywrócona do stanu nieskazitelnego. Jeśli wyodrębnimy te moce z cienia psychiki, to nie staniemy się bezwolnymi ofiarami wewnętrznych ani zewnętrznych okoliczności. Nieważne, że kultura, osobowość, psychika albo inne czynniki żądają od kobiet poprawnego ubioru i zachowania. Nieważne, jak bardzo inni chcą je trzymać w stadzie z dziesięcioma drzemiącymi. Duetasz przyzwoitkami w pobliżu. Nieważne, że próbuje się stłamsić życie duchowe kobiety, nie można zmienić faktu, że kobieta jest tym, kim jest, a to jest dyktowane dziką nieświadomością i bardzo, bardzo dobrze, że tak jest. Musimy pamiętać, że kiedy śnimy sny o mężczyźnie w ciemności, zawsze pojawia się siła przeciwna, sprzyjająca nam i równoważąca jego moc. Kiedy uruchamiamy pierwotną energię, aby zneutralizować moc drapieżcy, pojawia się dzika kobieta. Przybywa pokonując wszelkie przeszkody, mury, które wzniósł drapieżca. Nie jest ikoną, świętym obrazkiem do powieszenia na ścianie. Jest żywą istotą, która pojawia się przy naszym boku, w każdym miejscu, w każdych warunkach. Ona i drapieżca psychiki znają się od bardzo, bardzo dawna. Dzika kobieta śledzi go w snach, legendach, baśniach i całych kobiecych życiorysach. Gdziekolwiek jest on, tam jest i ona, bo jest tą, która równoważy jego prześladowczą moc. Dzika kobieta uczy nas, że nie wolno pod żadnym pozorem być miłą. Kiedy chodzi o obronę życia duchowego. Nasza pierwotna natura wie, że w takich okolicznościach zachowanie słodkiej idiotki wywołuje tylko szyderczy uśmiech wewnętrznego drapieżcy. Kiedy coś zagraża życiu duchownemu, koniecznie i stanowczo trzeba powiedzieć dość. Jeśli kobieta tak postępuje, to drapieżca nie będzie długo ingerował w jej życie. Teraz od razu wyczuwa ona niebezpieczeństwo i potrafi nakazać drapieżcy, by wracał tam, gdzie jego miejsce. Nie jest już naiwna, nie jest już obiektem ataków. I to jest lekarstwo, które sprawia, że klucz, ten malutki z rzeźbieniem na kółku, ostatecznie przestaje broczyć krwią.